miasto Mekka, jedno z najważniejszych miejsc dla muzułmanów na całym świecie, ostatnio doświadczało intensywnych zjawisk naturalnych. Wstrząsające filmy pokazują pielgrzymów unoszonych przez potężną siłę wiatru podczas silnych burz. W tragicznym incydencie śmiertelna stampeda spowodowała śmierć setek osób podczas hadżu, najważniejszej pielgrzymki w islamie, która kończy się w Kaabie, świętej czarnej kubie znajdującej się w samym sercu Mekki. Każdego roku miliony oddanych muzułmanów odwiedzają Kaabę, aby się modlić i szukać błogosławieństw boskich. Jednakże to święte miejsce od niedawna doświadczało niezwykłych i godnych uwagi zdarzeń, począwszy od niszczycielskich burz piaskowych i powodzi, aż po tajemniczy dźwięk wydawany przez samą Kaabę, pozostawiając ludzi na całym świecie zaintrygowanych i poszukujących odpowiedzi. Czy te wydarzenia są po prostu zjawiskami naturalnymi, czy wskazują na coś bardziej głębokiego i duchowego? Zanim zgłębimy ostatnie incydenty w Kaabie, ważne jest zrozumienie trochę jej fascynującej historii. Kaaba, co oznacza kostka po arabsku, to prosta, ale imponująca konstrukcja położona w centrum wielkiego meczetu w Mekce. Wierzy się, że jej pierwotna budowa sięga czasów Adama, pierwszego człowieka, który miał wybrać to miejsce pod boską orientacją. Choć Kaaba została później zasypana, jej fundamenty pozostały nietknięte. Później Bóg nakazał Abrahamowi, centralnej postaci w religiach monoteistycznych, odbudowę Kaaby przy pomocy jego syna Ismaela, uznawanego przez muzułmanów za pierworodnego syna Abrahama i przodka proroka Mahometa. Wspólnie odbudowali Kaabę na jej pierwotnych fundamentach, a Bóg dostarczył kamień z raju, znany jako czarny kamień, aby został umieszczony w jednym z jej naroży. Ta konstrukcja o 14-metrowej wysokości, pokryta czarnym jedwabiem i ozdobiona złotymi haftami, jest czczona przez muzułmanów jako ziemskie mieszkanie Boga. Codziennie muzułmanie z całego świata zwracają się w kierunku Kaaby, aby odmawiać swoje modlitwy, uznając ją za najświętsze miejsce w islamie. Miażdżące doświadczenie odwiedzenia Kaaby, pocałowania czarnego kamienia na jej ścianach lub wejścia do tego świętego sanktuarium jest uważane za bezcenne błogosławieństwo dla wszystkich muzułmanów. Co roku miliony pielgrzymów udają się do Mekki, zwłaszcza podczas świętego miesiąca Ramadana i corocznej pielgrzymki Hajj, aby wykonać rytuał obiegu wokół Kaaby 7 razy, akt symbolizujący ich oddanie i całkowite oddanie się Bogu. Kaaba, najświętsze miejsce w islamie, ma fascynującą historię sięgającą czasów sprzed powstania tej religii. W przeszłości Kaaba służyła jako centralny punkt dla ceremonii plemiennych, otoczony przez idole i posągi reprezentujące różne bogi i boginie. Było to miejsce kultu i ofiarowania, areną konfliktów i bitew między plemionami, doświadczając uszkodzeń i przechodząc przez odbudowy w różnych okresach. Jednakże wraz z nadejściem islamu Kaaba przeszła proces oczyszczenia, eliminując bałwochwalstwo i przywracając jej pierwotny cel oddawania czci jedynemu prawdziwemu Bogu. Od tego momentu Kaaba stała się symbolem jedności i równości dla muzułmanów, przekraczając różnice rasowe, kolor skóry i status społeczny. W ostatnich czasach wydarzenia w Kaabie i w Mekce wywołały dyskusje, szczególnie na temat podatności miasta na siły natury. Te incydenty nie są przypadkowe, ponieważ cały region Arabii Saudyjskiej również zmaga się z niezwykłymi zjawiskami pogodowymi. Znana ze swojego gorącego i suchego klimatu, z letnimi temperaturami, które często przekraczają 45 stopni Celsjusza, Arabia Saudyjska doświadczała szeregu poważnych zdarzeń pogodowych, które wpływają na Mekkę i Kaabę. W 2018 roku intensywne opady deszczu spowodowały nagłe powodzie w Mekce, zalewając części miasta i wielki meczet, gdzie znajduje się Kaaba, zakłócając plany podróży i stawiając wiele osób w niebezpieczeństwie. Pielgrzymi musieli zmagać się z wodą, aby dotrzeć do Kaaby, podczas gdy niektórzy szukali schronienia w pobliskich budynkach. Władze były zmuszone do zamknięcia wielu dróg i mostów, ewakuacji określonych obszarów oraz radzenia sobie z uszkodzeniami infrastruktury i nieruchomości, co skutkowało przerwami w dostawie energii elektrycznej i brakiem wody. W następnym roku, w 2019 roku,
Mekka została dotknięta wielką burzą piaskową, która przyniosła gęstą chmurę pyłu, zaciemniając niebo i zmniejszając widoczność. Wiele struktur zostało uszkodzonych, w tym wieża zegarowa na Kaabie, jedno z najwyższych budynków na świecie. Loty na lotnisku zostały opóźnione, a mieszkańców i pielgrzymów zalecono pozostanie w pomieszczeniach zamkniętych, aby uniknąć narażenia na kurz. Burza piaskowa wpłynęła również na jakość powietrza, stwarzając zagrożenia dla zdrowia, zwłaszcza dla osób z problemami oddechowymi. W 2020 roku rzadkie trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,9 w skali Richtera dotknęło Arabię Saudyjską, powodując wstrząsy w gruncie i wstrząsając oknami w różnych miejscach, w tym w Mekce i Medynie. Choć trzęsienie ziemi nie spowodowało znaczących szkód ani obrażeń, wzbudziło obawy dotyczące bezpieczeństwa budowli i zabytków w regionie, w tym Kaaby i Wielkiego Meczetu. Niedawno w 2023 roku nieustające deszcze spowodowały nagłe powodzie, zalewając ulice i powodując chaos w świętym mieście. Te skrajne zjawiska pogodowe wywołały dyskusje na temat konieczności podjęcia działań zapobiegawczych i adaptacyjnych w celu ochrony Mekki, Kaaby i milionów pielgrzymów, którzy odwiedzają miasto każdego roku. Święte miasto Mekka, jedno z najważniejszych miejsc dla muzułmanów na całym świecie, zmaga się z poważnymi wyzwaniami związanymi z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Powodzie spowodowane intensywnymi opadami deszczu zagrażają historycznym miejscom w mieście, w tym Wielkiej Meczetowi w Mekce, znanemu jako Masjid al-Haram. Pielgrzymi opuszczający Mekkę po swoich religijnych wizytach mają trudności z powrotem do domu, ponieważ zła pogoda wpływa na drogi i środki transportu. Sytuacja pogarsza się z powodu wylewów rzek, co stanowi dodatkowe przeszkody dla działań ratunkowych i pomocowych. Burza przyniosła silne wiatry, których porywy przekraczały 80 km na godzinę. Według Krajowego Centrum Meteorologicznego jedna z dzielnic miasta otrzymała imponujące 45 mm deszczu w ciągu zaledwie 24 godzin. Intensywne opady uniemożliwiły pielgrzymom dotarcie do meczetu, zmuszając władze miasta do wysłania pracowników z specjalnymi urządzeniami do odpompowywania zgromadzonej wody i czyszczenia kanalizacji. Wydano zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, ostrzegając ludzi, aby unikali zalanych obszarów w celu ochrony swoich życi. Oprócz katastrof naturalnych, Kaaba, najświętsze miejsce islamu, stała się areną niezwykłych wydarzeń, które wywołały spekulacje i kontrowersje. Podczas świętego miesiąca Ramadanu Wielki Meczet zmagał się z inwazją szarańczy. Te owady utworzyły roje wokół meczetu i Kaaby, siadając na jego ścianach i dachach. Zostały wysłane specjalistyczne ekipy, aby zastosować pestycydy i usunąć szarańcze, które są uważane zarówno za uciążliwość, jak i zagrożenie dla zdrowia wiernych. Niektórzy ludzie podnieśli kwestię możliwego symbolicznego znaczenia obecności szarańczy, ponieważ te owady są wspomniane zarówno w Koranie, jak i Biblii jako znak Bożego gniewu. Jednak najbardziej zauważalnym i intrygującym zdarzeniem był tajemniczy dźwięk usłyszany w Kaabie podczas spokojnej nocy. Nagły i proroczy dźwięk rozbrzmiał z Kaaby, zaskakując tych, którzy byli w pobliżu. Świadkowie i kamery monitoringu zarejestrowały głośny i wyraźny dźwięk, podobny do trąby, który został usłyszany w Kaabie około 3 nad ranem. Dźwięk utrzymywał się przez około 10 sekund, zanim całkowicie ustąpił. Niektóre osoby przebywające w pobliżu Kaaby twierdziły, że poczuły drgania lub falę uderzeniową podczas zdarzenia, podczas gdy inne wspomniały o widocznej jasności lub błysku na niebie. Zdarzenie zostało uchwycone na filmie i szeroko udostępnione w mediach społecznościowych, zdobywając uwagę internautów. Wiele osób skomentowało film, wyrażając różne opinie. Niektórzy wierzą, że dźwięk był boskim ostrzeżeniem, aby ludzkość żałowała i przygotowała się na czasy końca, podczas gdy inni odrzucili go jako oszustwo, sugerując, że zostało stworzone przez kogoś przy użyciu głośnika lub urządzenia, aby oszukać lub przestraszyć ludzi. Kilka dni później inny film zyskał popularność w mediach społecznościowych. Film pokazywał recytację koraniczną w Kaabie, ale z zaskakującym szczegółem.
Recytacja nie pochodziła z ludzkiego głosu, ale z ptaka siedzącego na dachu Kaaby. Ptak, prawdopodobnie gołąb lub synogarlica, recytował fragmenty Koranu melodyjnym głosem, skupiając się na majestacie i miłosierdziu Boga. Recytacja ptaka doskonale pasowała do rytmu i tonacji świętego tekstu, pozostawiając słuchaczy zdumionych i zaintrygowanych tym nietypowym zjawiskiem. Wydarzenia mające miejsce w Kaabie, najświętszym miejscu islamu położonym w Mekce, w Arabii Saudyjskiej, budzą pytania, czy są to tylko zjawiska naturalne, czy też posiadają głębsze znaczenie duchowe. Wielu ludzi zastanawia się nad tymi kwestiami po świadectwie niezwykłych i nadzwyczajnych wydarzeń w tym czczonym miejscu. Te niewytłumaczalne incydenty w Kaabie wywołały różne duchowe interpretacje, zwłaszcza wśród muzułmanów i chrześcijan, którzy starają się zrozumieć boski cel tych wydarzeń. Niektórzy muzułmanie postrzegają te wydarzenia jako znaki Allaha, jedynego i wszechmocnego Boga, który miałby zachęcać ludzi do żalu za grzechy i przygotowania się na dzień ostatecznego sądu. Znajdują oni potwierdzenie dla tej wizji w świętych tekstach islamu, takich jak Koran i hadisy, które wspominają znaki końca czasów, w tym pojawienie się Antychrysta, znanego jako Dajjal, powrót Jezusa, zwanego Isą w islamie, i zabrzmienie niebiańskiej trąby. Ponadto ci muzułmanie wskazują na obserwowany obecnie moralny i społeczny upadek na świecie wraz z konfliktami i bitwami, które trawią Bliski Wschód i inne regiony. Wzywają ludzi, aby zwrócili się ku zasadom islamu, szukając miłosierdzia i przebaczenia Allaha, zanim będzie za późno. Z drugiej strony niektórzy chrześcijanie interpretują te zdarzenia jako zapowiedź drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa w momencie, gdy ustanowi On swoje królestwo na ziemi i stawi czoła Antychrystowi. Opierają się oni na biblijnych fragmentach, które szczegółowo opisują znaki końca czasów, takie jak zmartwychwstanie wierzących, okres ucisku i ostateczna bitwa w Armagedonie. Ci chrześcijanie zwracają również uwagę na spełnienie proroctw biblijnych, globalne szerzenie Ewangelii oraz przypadki prześladowań i cierpień, z jakimi zmaga się chrześcijaństwo w różnych częściach świata. Ich przesłanie to zaproszenie do przyjęcia Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, przygotowując się na Jego triumfalny powrót. Niezależnie od tego, czy ktoś identyfikuje się jako muzułmanin czy chrześcijanin, wydarzenia w Kaabie powinny stanowić wezwanie do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem. Wiele opowieści i przypowieści obecnych w tradycjach religijnych przekazuje potężne przesłanie o żalu, przebaczeniu i przyjęciu Jezusa. Doskonałym przykładem jest historia syna marnotrawnego, znajdująca się zarówno w Biblii, jak i w niektórych tradycjach islamskich. Ta narracja opowiada o młodzieńcu, który poprosił ojca o swoją część spadku, opuścił dom rodzinny i zmarnował swój majątek na grzeszne i nieodpowiedzialne zachowania. W obliczu biedy i rozpaczy ostatecznie opamiętał się i zdecydował się z pokorą wrócić do domu ojca. Ta przypowieść ilustruje miłosierdzie i bezwarunkową miłość Boga, który zawsze jest gotów przyjąć z otwartymi ramionami tych, którzy żałują i szukają przebaczenia. Podkreśla również wagę uznania własnych błędów, zmiany postawy i zwrócenia się ku Bogu, niezależnie od tego, jak daleko ktoś zboczył z właściwej drogi. Przed tajemniczymi wydarzeniami w Kaabie istotne jest, aby ludzie zastanowili się nad swoim duchowym poszukiwaniem, szukali boskiej orientacji i poświęcali się budowaniu autentycznej relacji z Bogiem. Bez względu na wyznanie, jakie ktoś wyznaje, te wydarzenia służą jako przypomnienie, że życie jest kruche, a przygotowanie do wieczności powinno być priorytetem. Niech te nadzwyczajne wydarzenia w Kaabie rozbudzą serca i umysły ludzi, prowadząc ich do większego związku z Stwórcą i życia o celu i znaczeniu. Przypowieść o synu marnotrawnym to potężna opowieść, ilustrująca bezwarunkową miłość i miłosierdzie Boga. Kiedy syn, żałując, wrócił do domu w poszukiwaniu przebaczenia, był zaskoczony, gdy jego ojciec przyjął go z otwartymi ramionami, urządzając wielkie święto na cześć jego powrotu. Jednak starszy brat zareagował z gniewem i zazdrością w obliczu tego wyrazu miłości i akceptacji. Ta narracja przedstawia Boga jako miłującego ojca,
zawsze gotowego do przebaczenia i przywrócenia tych, którzy szczerze się żalą i zwracają się do Niego. Podkreśla również wagę cnot, takich jak pokora i wdzięczność, jednocześnie ostrzegając przed niebezpieczeństwami pychy i goryczy. W miarę zbliżania się do ostatnich czasów staje się coraz ważniejsze rozpoznanie podobieństw i różnic w wierzeniach różnych religii, zwłaszcza islamu i chrześcijaństwa. Obie religie mają wspólne korzenie i wierzą w jednego Boga, Stwórcę Wszechświata i wszystkiego, co się w Nim znajduje. Dzielą również szacunek dla proroków i świętych ksiąg, w tym postaci takich jak Abraham, Mojżesz i Dawid oraz Tory i Psalmów. Jezus zajmuje ważne miejsce w obu tradycjach, widziany przez muzułmanów jako prorok i Mesjasz, podczas gdy chrześcijanie uznają Go za Syna Bożego i Zbawiciela ludzkości. Zarówno islam, jak i chrześcijaństwo dążą do świata cechującego się pokojem i sprawiedliwością, gdzie wola Boga zostanie spełniona, a Jego chwała objawi się w pełni. Jednak ważne jest zaznaczenie, że istnieją istotne różnice w doktrynach i praktykach islamu i chrześcijaństwa. Różnice te obejmują fundamentalne aspekty, takie jak natura i rola Jezusa, autorytet i interpretacja świętych ksiąg, pojęcie i środki osiągnięcia zbawienia, rytuały i obowiązki kultu, a także wartości etyczne i moralne, które kierują życiem wiernych. Niestety, na przestrzeni dziejów te różnice często prowadziły do nieporozumień i konfliktów między wyznawcami tych wierzeń, dochodząc nawet do przypadków przemocy i ucisku. W obliczu tej sytuacji staje się niezwykle istotne, abyśmy starali się pogłębić nasze zrozumienie wierzeń i zwyczajów innych, ceniąc i szanując różnorodność i złożoność naszych duchowych poszukiwań. Ponadto kluczowe jest aktywne zaangażowanie się w poszukiwanie punktów zbieżności i współpracę na rzecz większego dobra wszystkich ludzi na Ziemi, niezależnie od ich przynależności religijnej. Wydarzenia nadzwyczajne, które miały miejsce w Kaabie, służą jako wezwanie do refleksji nad naszą własną duchowością i poszukiwania głębszego połączenia z Bogiem. Przypominają nam o znaczeniu pokuty, pokory i wdzięczności, jednocześnie ostrzegając przed niebezpieczeństwami pychy i goryczy. Niech te tajemnicze wydarzenia zainspirują nas do budowy mostów zrozumienia i szacunku między różnymi tradycjami religijnymi, uznając, że pomimo naszych różnic wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego kochającego i miłosiernego Boga. Niech wspólnie pracujemy nad stworzeniem bardziej pokojowego, sprawiedliwego i harmonijnego świata, gdzie wola Boża będzie spełniona, a Jego chwała objawi się w pełnej krasie. Gdy rozważamy tajemnicze wydarzenia w Kaabie i ich możliwe duchowe znaczenie, istotne jest, aby pamiętać, że Bóg jest najwyższym sędzią wszystkich ludzi. To tylko On posiada absolutną wiedzę o prawdzie i tajemnicach skrytych w sercach każdego jednostki. Wobec tej rzeczywistości nasze modlitwy powinny obejmować szczery wniosek o boską mądrość i łaskę, abyśmy mogli przyczynić się do manifestacji Królestwa Bożego i wypełnienia Jego woli na ziemi, tak jak jest to w niebie. W miarę zbliżania się do końca czasów coraz ważniejsze staje się rozpoznawanie podobieństw i różnic w wierzeniach różnych religii, ze szczególnym naciskiem na islam i chrześcijaństwo. Obie wiary dzielą pewne fundamentalne przekonania dotyczące wydarzeń, które zwiastują koniec czasów, takie jak zmartwychwstanie zmarłych, sąd żywych i umarłych, wieczna nagroda w raju dla sprawiedliwych i kara w piekle dla bezbożnych, oraz centralna rola Jezusa jako Mesjasza i Zbawiciela ludzkości. Jednak istotne jest uznanie, że istnieją znaczące różnice w szczegółach i interpretacjach tych przekonań między dwoma tradycjami religijnymi. Chociaż te różnice mogą prowadzić do gorących dyskusji i pogłębionych debat, nie powinny być one używane jako usprawiedliwienie dla podziału i konfliktów między wyznawcami tych wierzeń. Wręcz przeciwnie, istotne jest, abyśmy starali się przyjmować perspektywy innych z szacunkiem i empatią, gotowi do nauki z bogactwa różnorodnych źródeł, jednocześnie pozostając wiernymi naszym własnym przekonaniom i wierze. W tym procesie głównym naszym kompasem powinno być kierowanie się przez Boga, jak to wyraźnie wyrażono w Koranie. O wy, którzy wierzycie, jeśli macie wątpliwości co do zmartwychwstania,
Na pewno stworzyliśmy was z pyłu, potem z kropelki nasienia, potem z krwi skrzepniętej, potem z kawałka mięsa uformowanego i niefabrykowanego, abyśmy mogli wam pokazać. I umieściliśmy w macicy tego, kogo chcemy, przez czas określony, potem wyciągamy go jako niemowlę, a potem rozwijamy was, abyście osiągnęli dojrzałość. Koran, rozdział 22, werset 5. Ten fragment Koranu przypomina nam o wielkości i mocy Boga, który stworzył nas z pyłu i rozwijał poprzez kolejne etapy, aż osiągnęliśmy dojrzałość. Ponadto ponownie potwierdza to rzeczywistość zmartwychwstania, wydarzenie centralne w islamskich przekonaniach o końcu czasów. Wobec tego boskiego tajemnicy jesteśmy wezwani do pokory, czci i zaufania Bogu, szukając Jego wskazówek i mądrości we wszystkich życiowych okolicznościach. Niech nadzwyczajne wydarzenia, które miały miejsce w Kabie, zainspirują nas do pogłębienia naszej wiary, poszukiwania jedności w różnorodności i wspólnego działania dla dobra wspólnego, niezależnie od naszych różnic religijnych. Niech będziemy narzędziami pokoju, sprawiedliwości i współczucia w tym świecie, przygotowując się na ostateczne spotkanie z naszym Stwórcą w czasach końcowych. Niech mądrość i łaska Boga prowadzą nas na każdym kroku tej podróży, abyśmy mogli wypełnić Jego wolę i manifestować Jego Królestwo na ziemi, tak jak jest w niebie. W Koranie znajdujemy piękną przypowieść ilustrującą moc przemiany Boga. Widzisz ziemię jałową, ale kiedy my zesłaliśmy na nią deszcz, ona drży, pęcznieje i rośnie różnorodne piękności. Ta potężna metafora przypomina nam, jak łaska Boża może przynieść nowe i obfite życie, nawet w najbardziej nieprawdopodobnych i pozornie jałowych miejscach. Podobnie Biblia przekazuje nam głęboką naukę na temat natury czasu i cierpliwości Boga. Ale nie zapominajcie, drodzy przyjaciele, że dla Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z wypełnieniem swojej obietnicy, jak niektórzy rozumieją zwłokę. W rzeczywistości jest cierpliwy z wami, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy przyszli do pokuty. Lecz dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa przeminą z hukiem, a elementy rozpalonego ogniem zostaną zniszczone, a ziemia i wszystko, co na niej jest, zostanie odsłonięte. 2 Piotra, rozdział 3, wersety 8-13. Ten biblijny fragment zachęca nas do refleksji nad wieczną perspektywą Boga i Jego pragnieniem, aby wszyscy mieli szansę na pokutę i nawrócenie się do Niego. Jednocześnie ostrzega nas o nieprzewidywalności dnia Pana, który przyjdzie niespodziewanie, jak złodziej w nocy. W tym dniu wszystko, co widzialne, zostanie pochłonięte przez intensywny ogień, niebo zostanie rozerwane, a ziemia stopi się. W obliczu tej przerażającej rzeczywistości Biblia radzi nam, abyśmy prowadzili święte i pobożne życie, czekając z nadzieją i czujnością na nadejście tego dnia, który oznacza koniec tego świata i początek nowej ery. Bóg, w swojej nieskończonej miłości i mądrości, obiecał nowe niebo i nową ziemię, gdzie sprawiedliwość i uczciwość będą panować na zawsze. To wspaniałe przeznaczenie czeka na nas jako synów i córki Najwyższego. Jednakże w obliczu tej wspaniałej obietnicy staje się istotne pytanie: jak możemy rozpoznać, kiedy ten dzień nadejdzie? Czy istnieją znaki lub wydarzenia, które mogą nas ostrzec o zbliżającym się końcu czasów i triumfalnym powrocie Jezusa Chrystusa? To pytanie nurtuje i wyzywa wierzących od wieków. Chociaż Biblia dostarcza pewnych wskazówek na temat wydarzeń, które będą poprzedzać drugie przyjście Chrystusa, takich jak wojny, głód, trzęsienia ziemi i pojawienie się fałszywych proroków, to jednocześnie ostrzega przed nadmierną spekulacją i skupianiem się na konkretnych datach i szczegółach. W końcu, jak sam Jezus powiedział, co do dnia i godziny nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, ale tylko Ojciec. Mateusz, rozdział 24, werset 36. Wobec tego nieprzeniknionego tajemnicy jesteśmy wezwani do życia z mądrością, roztropnością i wiernością, szukając wskazówek Ducha Świętego we wszystkich okolicznościach. Niech nadzwyczajne wydarzenia, które miały miejsce w Kaabie,
obudzą nas na pilność czasów, w których żyjemy i zmotywują do pogłębienia naszego związku z Bogiem, rozwijając życie modlitwy, studium Pisma Świętego i miłość wobec bliźnich. Niech będziemy czujni i gotowi, kiedy nadejdzie Dzień Pana, gotowi przyjąć Go z radością i wdzięcznością. A nadzieja na nowe niebo i nową ziemię, gdzie panować będą sprawiedliwość i pokój na wieki, niech nas podtrzymuje i inspiruje w naszej wierze, aż w końcu stanęliśmy twarzą w twarz z naszym umiłowanym Zbawicielem. Podziel się tym wartościowym filmem, aby mógł pomóc innym takim jak Ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Serdeczne podziękowania z głębi serca za bycie częścią naszej społeczności. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał jeszcze bardziej, zapraszamy do dołączenia do naszych członków. Oto dwa kolejne filmy, które mogą pomóc w Twoim osobistym rozwoju. Dziękuję i do zobaczenia.